Witajcie, to znowu ja. A dzisiaj chciałbym porozmawiać o grze, o której na pewno wszyscy już słyszeliście, czyli wypuszczone 11 listopada 2022 roku SCP The Endurance. Wyjście tego przez wielu wyczekiwanego, jednak niepozornego miksu FNAF-a i Fundacji SCP wywołało całkiem duże pozytywne zamieszanie w obydwu community. Ludzie, którzy nie za bardzo się interesują FNAF-em, są zdedykowani, żeby przynajmniej ten tytuł dokończyć. A fani misia Fryderyka, którzy w ogóle nie znają lore SCP, zapoznają się z nim właśnie dzięki temu tytułowi. I to nie tylko u nas w Polsce, ponieważ sam widziałem co najmniej kilku anglojęzycznych youtuberów, którzy również byli zainteresowani tą grą. Spora część podekscytowania pochodzi od tego, że Elek, który jeśli jakimś cudem nie wiecie, samemu stworzył to cudeńko, ma duży fanbase, który od początku 2019 roku, a niektórzy weterani nawet od 2015, był podekscytowany na myśl o zagraniu w coś, co zrobił ich ulubiony youtuber. A reszta była w szoku, że ktoś zrobił tak oczywisty koncept w sposób, który nie tylko jest dobry, a przekracza wszystkie oczekiwania, jakie mieli. Wszystkie poczwary zawarte w grze świetnie się wpisują w swój lore i są naprawdę imponująco przekute w mechaniki, których odkrywanie było czystą przyjemnością. Poza tym cholernym pluszakiem chyba 20 minut poświęciłem czysto na zastanawianie się, co on robi i bez wkładu gracza nie dało się go zobaczyć. Jednak, to be fair, problem został szybko rozpoznany i jest już naprawiony. I to był koślawy segway do omówienia mechanik The Endurance. Zaczynając od SCP-173. Szczerze, od zobaczenia trailera zastanawiałem się, jak to będzie działać, żeby to miało sens. I wyszło w sumie świetnie. SCP-173 pojawia się w swojej przechowalni na piętrze C na kamerze 1C. Im dłużej będziemy trzymać na nim swój wzrok, tym dłużej się nie ruszy, jednak strać go z oczu na zbyt długo, a ten szybko poleci na twoje piętro, a potem wtargnie do biura przy pomocy wenta po lewej, co skończy się naprawdę nieprzyjemnym pojedynkiem na mruganie. Cała mechanika sprawia, że faktycznie trzeba sprawdzać kamery i aktywnie śledzić, gdzie się znajduje nasza rzeźba. Jest to wielki upgrade od wielu FNAF-ów, gdzie trzeba było używać jedynie kilku kamer na krzyż. Tutaj faktycznie niemal każda kamera nie tylko się wydaje, a faktycznie jest użyteczna. Dalej przejdźmy do SCP-860. Pierwsze, co się zauważy po wejściu w noc drugą, to drzwi do narni stojące przed nami otworem po prawej stronie biura, co pierwszym razem było szczerze mówiąc dość dużym zaskoczeniem, bo podekscytowany ja kompletnie zapomniał, że ten fioletowy drapieżnik jest praktycznie maskotką tej gry. SCP-862, czy tam lisek, czy wilk, jest jednym z obiektów, który przypilnuje, żeby gracz nie siedział zbyt długo na kamerach. Na początku widać pusty las, potem pojawia się w oddali lisiasty, następnie w losowym momencie, gdy spuści się z niego wzrok, przeskoczy on aż do samych drzwi i zacznie dyszeć nam do biura, co słychać, daje nam to kilkunasto do kilkusekundowego czasu reakcji, w którym trzeba szybko rzucić wszystko i zamknąć drzwi. Po około 2 sekundach usłyszymy, jak zwierz odbiega i jesteśmy bezpieczni. Tak, moim małym zauważeniem jest jeden tyci szczególik, który jednak mnie lekko rozbawia za każdym jednym razem, gdy się dzieje. Mianowicie, że odgłos odbiegania SCP-862 brzmi bardzo jak galop konia i kiedy sobie wyobrażam tą morderczą bestię z kopytami popierdzielającą w losowym kierunku nagle od drzwi, zawsze pojawia mi się uśmiech na twarzy. SCP-106. Kolejny, który nigdy się nie pojawia na kamerach. Co jakiś czas usłyszymy charakterystyczne odgłosy, które naprawdę ciężko opisać. Oznacza to, że portal czy plama do wymiaru łzowego się otwiera, którą nawet jeśli nie usłyszycie, można ją z łatwością zauważyć. W tej sytuacji trzeba szybko założyć maskę i po usłyszeniu śmiechu starca jesteśmy bezpieczni. Na początek chciałbym powiedzieć, że naprawdę lubię fakt, że dźwięk oznaczający bezpieczeństwo to właśnie śmiech. Nie da się ukryć, że zakładanie repliki 035, żeby zmylić obiekty SCP, to dosyć śmieszna mechanika. I ty, i ja, jak i twórca na pewno jesteśmy tego świadomi. Dlatego taką satysfakcję sprawia mi ten efekt dźwiękowy. Oryginalny dokument 106 przedstawia go głównie jako przychodzącego przez ściany międzywymiarowego sadystę. Kolejne opowieści, jak na przykład Cukierki, dodają do tego, że nie jest on jak zwierzę polujące, żeby żyć. Ten zgnilec czerpie radość z torturowania ludzi. Dlatego myślę, że połączenie faktów, jak śmieszność tej mechaniki i że działa akurat na 106, jest taka dobra. Staruszek to sprytny skurczybyk. On wie, że to nie 035, siedzi sobie w biurze i sprawdza kamery, ale on decyduje się zabawić w naszą grę. Ten śmiech to aprobata tego, że 106 może nam darować życie tak długo, jak będziemy go zabawiać, bojąc się go, używając tak głupiej osłony, która jest naszą jedyną nadzieją. I przez takie momenty zaczynam się zastanawiać, czy ja po prostu przesadzam z analizą, czy faktycznie to autor miał na myśli. Tracę tutaj szybko, że Elek odpowiedział na moją teorię i ją obalił, ale byłem zbyt z niej dumny, żeby ją wyciąć ze scenariusza. Schodząc z mechaniki unikania go, kiedy nas już złapie, ukazuje się nam naprawdę ciekawy jumpscare, któremu towarzyszy jedynie cichy śmiech.
Po tym jak 106 nas wystraszy, jest szansa na to, że od razu otrzymamy na ekran game over oraz szansa, żeby przeniosło nas do wymiaru łzowego, który był wielkim szokiem dla chyba każdego. Pamiętam, że dostałem się tam po swojej pierwszej śmierci i myślałem, że to jakaś cutscenka. Chyba 15 sekund ciszy później spróbowałem ruszyć myszką i zobaczyłem to piekło w całej swojej okazałości. Sam łzowy jest oryginalną odskocznią od klaustrofobicznych korytarzy, jakie znaliśmy do tej pory, na rzecz czegoś, co przypomina trochę piekło z Dooma. Oryginalny design naprawdę cieszy oczy, a w oświetleniu tego miejsca czuć taki mocno elevenowy styl. Łzowy to gówniane miejsce do bycia w nim, w dobrym tego słowa znaczeniu. Tajemniczość tego miejsca i intrygujący wygląd sprawia po prostu, że ma się ochotę eksplorować to przeraźliwe miejsce. Kolejny do omówienia jest SCP-096. Nieśmiałek w czasie gry losowo pojawia się na naszych kamerach lub w biurze. Żeby przeżyć, nie można się na niego patrzeć. Żeby zniknął, trzeba szybko zmienić kamerę lub, w przypadku biura, podnieść i opuścić szybko monitor. Ekran komputera działa równie dobrze, jednak ja wyrobiłem sobie odruch używania kamer. Po raz kolejny trzeba pogratulować Elevenowi, że tak umiejętnie w grę, w gruncie rzeczy o patrzeniu się w kamery, wpletł coś, na co nie można się patrzeć. Znowu, od czasu trailera w 2019 nie miałem pojęcia, jak będzie to działać, a obrany sposób jest chyba najlepszym z możliwych. Największy introwertyk świata staje się o tyle trudniejszy w późniejszych nocach, że kiedy to nieumiejętnie żonglowałem wszystkimi obiektami, ten skulony dziwak pojawiał się w moim biurze praktycznie co chwila. Pomimo tego, że śmierć od nieśmiałka na kamerach była w moim przypadku naprawdę nieczęsta, ze względu na to, że przeważnie tak skakałem po kamerach jak wariat, to kiedy już się stała, to wbiło mnie w fotel. Wszystkie inne obiekty w grze się zatrzymują, światła przyciemniają, a ty możesz tylko siedzieć i słuchać, jak płacz i rozpaczliwe krzyki się zbliżają. Są coraz głośniejsze i głośniejsze. Ty wiesz, że jedyne co możesz zrobić, by jakkolwiek zmienić tą beznadziejną sytuację, to co najwyżej zamknąć oczy. Naprawdę uwielbiam ten fragment i low-key sprawia on, że wcześniej chciałbym padać od 0.96 na kamerach. Za pierwszym razem nawet go nie zauważyłem i nie miałem pojęcia co się dzieje. Dopiero kiedy go usłyszałem, zdałem sobie sprawę, jak bardzo miałem przesrane. Odpaliło to taki strach przed nieśmiałkiem, którego nie czułem od dawna i który w Containment Breachu zabiły częste zapisy, a w Secret Labie potrzeba balansu multiplayera. Fakt, że wystarczy popełnić tylko mały błąd, spojrzeć się na niego, nawet nieświadomie, a potem można tylko czekać na swój coraz bardziej oczywisty, nieunikniony los, jest powodem, dla którego SCP-096 był taki straszny, a The Endurance przywrócił ten strach do życia. Jednak w 096 jest również mój pierwszy faktyczny problem z tą grą. Tak niesamowite jak śmierć od niego na kamerach jest, z śmiercią od niego w biurze mam lekki problem. Brak rozbiegu i budowania napięcia zwraca moją uwagę na jego model. Pośród stylowego otoczenia, ten model, który wydaje się po prostu importowany z Containment Breacha, jest po prostu mocno out of place. Rzeźba wygląda bardzo nowocześnie, starzec z wersją SL-a również jest całkiem świeży. Nawet podmioty, które wyglądają mocno jak w przypominanym przeze mnie często CB, jak SCP-066, SCP-1408 czy SCP-049 wyglądają na ładnie odświeżone, podczas kiedy biedny nieśmiałek wydaje się być po prostu mniej imponujący niż reszta. Absolutnie nie jest to duży problem, zresztą i tak chodzi właśnie o to, żeby patrzeć na niego jak najmniej, więc jest ze wszystkich, raczej on był najlepszą opcją na takowy mikroproblem. Jednak musiałem powiedzieć o szczególe, o który tak bardzo boli mnie dupa. Następnie SCP-049, pojawiający się na piętrze D wewnątrz swojej przechowalni. Od nocy trzeciej będzie on krążył po całym pięterku, od czasu do czasu próbując się dostać do jednej z wind, które my musimy mu zdalnie zatrzasnąć przed nosem. Pomimo tego, że jego mechaniki nie utylizują wszystkich kamer jak mrugacz, jeden perfekcyjny scepek to więcej niż wystarczająco. Odganianie ptasiego doktora nadal, tak jak jest stresujące, jest naprawdę przyjemną mechaniką. Gra sama podpowiada nam, żeby lekarza najlepiej nie wpuszczać do żadnej windy. Jednak dalej można przeżyć spotkanie z nim, jeśli po ujrzeniu go w biurze zgasimy szybko światła, co odkryłem przez przypadek, nagrywając popsuty niestety footage z live commentary. W kwestii wyglądu, w sporej części jest to po prostu odświeżony, znany nam już model, jednak wystarczająco zmodernizowany, żeby pasować z całą resztą gry. Poza tym dostał gorące sokole oczka, które po prostu wyglądają fenomenalnie. SCP-1048. Nienawidzę go. Ten mały, niepozorny pluszak to Balloon Boy The Endurance. Osobiście nie zrobi ci krzywdy, jednak zasiądzie sobie na komputerku, a jako że pachnący krwią ludzi, którym powyrywał uszy misiek, który sam tu przylazł, nie jest czymś, czego chce się dotykać ani zepchnąć z peceta, to całkowicie blokuje on do niego dostęp. Do mojej nienawiści do tego dodaję fakt, że przez większość czasu grałem na wersji 1.0.0, gdzie o istnieniu miśka nie miałeś absolutnie żadnego pojęcia do czasu, aż nie było po ptokach.
a ja nie wiedziałem skąd ten się wziął, więc było zabawnie. To be fair, już w pierwszym patchu zostało to naprawione i w końcu się domyśliłem co mam robić, więc nie twierdzę, że jakoś zepsuło to moje doświadczenie z grą, a nadało bardziej takiej memicznej nienawiści do tego konkretnego pluszaka. SCP-066. Dość enigmatyczny delikwent. SCP-066 pojawia się w wentylacji nad naszym biurem. Prawdopodobnie można go jeszcze zobaczyć na kamerach na stołówce, ale mi samemu nigdy to się nie udało. Znowu rzadko kiedy zaglądałem na stołówkę, więc pewnie dlatego. A, jeszcze jest ta kamera z tego wenta. Tam go widać. Nie wiem po co ktoś miałby to robić, ale... W losowych momentach nocy kratka wentylacyjna z sufitu się otworzy. Momentami, po kilku sekundach, a czasami po śmiesznie małym oknie czasowym skoczy na biurko. Z przyczyn naprawdę mi nieznanych ta abominacja jest ikoną gry, a in-game z grubsza po prostu jest, żeby ci napsuć nerwów. Ten mały zlepek mięsa siedzi sobie na biurku i od czasu do czasu zgwałci ci uszy swoją ulubioną playlistą rapową. Jest to kolejny obiekt, na który trochę narzekam, ale trzeba docenić, że jest to raczej spory mem. Patrz wyżej wspomniana ikonka. A takowych humorów na SCP-wiki też nie brakuje, więc nie ma do czego się przyczepiać. W kwestii wyglądu nic zbytnio odskakującego od ustalonej normy. Jednak model został całkiem ładnie odświeżony. Pięknie się wpasowuje i po prostu wygląda dobrze. A to w jaki sposób opada na biurko, to jest po prostu najlepsza rzecz na świecie. SCP-079. Wszystkich ulubiony komputerek dostał się do systemów fundacji i jego najulubieńszym zajęciem okazało się zawracanie dupy stróżowi nocnemu. Od nocy trzeciej po lewej stronie z naszego pokoiku znajdziemy ekran, w którym mamy okazję zagrać z nim w partyjkę starego dobrego kółko i krzyżyk, a potem kolejną i kolejną i kolejną. Sęk w tym, że jeżeli go zignorujemy, będziemy dużo wygrywać lub przegrywać, wkurzy się na nas, także najlepiej trzymać go w remisie. Po takowym wkurzeniu może zrobić nam parę złośliwości związanych z elektrycznością, jak wyłączenie nam prądu w biurze, czy zatrzaśnięcie drzwi, lub może i otwarcie, jeżeli akurat lis nam dyszał na kark. Jednocześnie obrażając nas na czacie jak dzieciak z Xboxa. Nie można za dużo mówić o designie samego 079, ponieważ nigdy nie pojawia się on w swojej faktycznej formie. Bardziej pasujące byłoby dalsze jaranie się, jak świetnie wygląda cała gra i jej technologia, ponieważ nawet plansza do kółka i krzyżyk jest w stanie wyglądać groźnie. Słynna twarz groźnego AI, chociaż nie od razu zauważalna, na pewno pojawi się, jumpscarując gracza w kamerach wraz z głośnym, nieprzyjemnym odgłosem glitcha. Ogólnie bardzo dobrze oddana jest niechęć komputera do ludzi, bo on nie tylko chce gracza martwego. On chce sprawić jego ostatnie chwile tak frustrującymi jak to możliwe. Mówiliśmy już sobie wszystkie straszaki gry, a ja od czasu dokończenia poprzedniej części skryptu faktycznie przeszedłem nad szóstą. Kinda. Więc opowiedzmy więcej o ogóle całej gry. Obietnica z Game Jolta o kilku oryginalnych twistach została bez najmniejszej wątpliwości spełniona. Stres i strach, który odczuwałem na początku rozgrywki, był ze mną obecny aż do samego końca i nie był zastąpiony przez frustrację, nawet w najbardziej... adekwatnych do tego momentach. Nie wyolbrzymiam, mówiąc, że ręce mi się trzęsły od ciągłej świadomości, jak bliziutko było zagrożenie w późniejszych nocach. A zobaczenie jaskrawego 6 AM po patrzeniu się w oczy rzeźby w moim biurze to jedna z najbardziej satysfakcjonujących rzeczy ever. Wiele osób narzeka na skyrocketującą trudność rozgrywki, także o tym chciałbym się wypowiedzieć. Pomimo tego, że moja gra była rozłożona na wiele różnych patchy, przeszedłem prawie każdą noc w prawie każdej wersji. Do wszystkich osób mówiących, że noc piąta to przesada, mam jedną wiadomość. Skill issue. W patchu 1.0.0 skok trudności pomiędzy nocą 3 a 4 był faktycznie duży, jednak już, jeśli się nie mylę, dzień później wyszła wersja 1.0.1, która ten problem naprawiła. Noc piątą pokonałem w wersji 1.0.2, w której ludzie dalej narzekali, że jest niemożliwa. Osobiście uważam, że jest to tylko trochę efekt placebo spowodowany oczywistymi osiągnięciami Elka na przestrzeni lat. Wiele osób poza tym mówiło, jak niejasna jest ta gra. I tutaj chociaż się zgodzę, powiem też raczej, że to kwestia mindsetu. Już od pierwszej śmierci w nocy drugiej do głowy każdego z nas przyszła jedna myśl. Nie będzie łatwo. I w rzeczy samej zapanowanie nad mechanikami nie jest łatwe. Nie jest łatwe również ich poznanie. Tutaj wiele osób miało właśnie problem. Chcieli wszystkie informacje, jak co robić, mieć podane na srebrnej tacy. A trudnością miało być tylko z jaką efektywnością to robili. Ja natomiast po prostu kocham fakt, że odkrywałem SCP-gi samemu. Poza cholernym 1048 w pierwszej wersji oczywiście. Nadal zachwyca mnie to, że to były te wszystkie postacie, które znam. Na pamięć mam wykute, jak ich unikać w Containment Bridge czy Secret Labie. Ale to nie jest żadna z tych gier. To jest SCP The Endurance.
absolutnie nowe przeżycie, w którym poznawanie tych starych, ulubionych abominacji na nowo było po prostu przecudowne. Uwielbiałem bawienie się w detektywa, po tym co działa, a co nie. Pokochałem domyślanie się, jak działa 173, po niejasnych wiadomościach po śmierci. Po prostu zajebistą radość sprawiało mi wpadanie w każde jedne sidła, które gra dla mnie miała. Wreszcie nie wiedziałem wszystkiego, co się dzieje. Wreszcie było to coś nowego i wiem, że nie jest to typ zabawy dla każdego, ale jestem szczerze w chuj i nie ma bardziej trafnego określenia niż w chuj zadowolony, że poznałem te wszystkie podmioty, zanim dodano jaśniejsze wskazówki. Bo zabawa w cholernego detektywa SCP była wspaniała. Pomijając już fakt, jak pomogło mi się to wczuć w postać niczego nieświadomej klasy D, powinienem niczego nie wiedzieć i faktycznie musiałem walczyć o wiedzę na własną rękę. Możliwe jest jednak pójście ciutkę za daleko. Wspomniałem już o swoim rzekomym przejściu nocy szóstej. Jeśli jeszcze nie przeszedłeś The Endurance samemu, to twoja ostatnia szansa, bo heavy spoiler ahead. Rzecz w tym, że jak pewnie każdy z was, mam nadzieję, wie, dożycie do 6 rano w nocy szóstej to przegrana. Doszedłem do tego momentu jednocześnie w czasie zbierania materiału do tego filmu i dużej motywacji na odkrycie prawdziwego zakończenia tej historii, jednak nie poznałem go. I oprócz tego, że Power Manager jest z tym jakoś powiązany, zostałem absolutnie zbity z tropu i nie mam pojęcia, co robić dalej. Co prawda Elek pisał na Discordzie, że w wersji 1.03 mają być do tego wskazówki, więc pozostaje jedynie czekać. W momencie pisania tej części scenariusza jest 13 grudnia, a ja wczoraj czysto na samych pomysłach i z leciutkimi naprowadzeniami przeszedłem nad szóstą. Łącznie mam chyba 3 godziny surowych nagrań, na których po prostu gram w grę. Wiem, że jestem słaby, ale w końcu się udało. Odnośnie mechanik. Wpisywanie kodów z moimi trzęsącymi się łapami, kiedy ja i tak ledwo jestem w stanie pisać na klawiaturze, było stresujące, ale dalej wcisnęło mnie w świat przedstawiony. Fakt, że zegar był dla mnie ograniczeniem, a nie wyznacznikiem wyzwoleniem, był interesujący i dodawał do stres faktoru. Ponadto fakt, że musiałem faktycznie aktywnie używać komputera na tyle różnych sposobów, chociaż i tak głównie w Power Managerze, to jednak był po prostu przyjemny. Trochę przejechałem się z oczekiwaniami odnośnie głębi fabuły. Miałem wiele niestworzonych teorii o tym, dlaczego jestem sam w tej fundacji w czasie przełamania zabezpieczeń. Co się dzieje, że to wszystko jest na wolności. Nawet taki szczegół jak pusta tablica korkowa nie dawał mi spokoju. Ale jednak uważam, że lepiej, że skończyliśmy z prostszym projektem, niż jakimś przekombinowanym labiryntem. Pewnie i tak się po prostu za dużo Game Theory naglądałem. Overall jestem mocno usatysfakcjonowany z historią, jednak niedopowiedzenie jak, gdzie w fabule faktycznie znajduje się noc szósta, mogły być bardziej opisane. Pierwsze 5 nocy ładnie się zgrywa jako po prostu klasa D robiąca przy projekcie Endurance, po czym znowu zostaje okłamana przez fundację, przez co całościowo szósta doba wydaje się ciutkie out of place. Mówiąc już o fabule, definitywnie zakończenie jest super. Faktycznie robiąc dochodzenie o wszystkich mechanikach tej gry samemu, sprawiło, że mocno się połączyłem z bohaterką, która praktycznie studiowała te anomalie, żeby ułożyć plan ucieczki. Jej pomysł był moim pomysłem. Jestem bardzo zadowolony, że wolałem wszystko zrobić na własną rękę, chociaż z tipami w czasie ładowania czy leciutkimi wskazówkami z Discorda. Przez co ucieczka w akompaniamencie końcowego monologu była tak cholernie satysfakcjonująca. Ostatnim razem, kiedy poczułem się tak zjednoczony z protagonistą jakiejś gry, to był to Gordon Pieprzony Freeman. A Valve, w przeciwieństwie do Elka, musieli zrobić z niego niemowę, która nigdy nie wykonuje własnego ruchu, żeby osiągnąć ten efekt. Same ostatnie sekundy cutscenki pokazują, jak nasza dumna z siebie postać ucieka z ośrodka, podczas kiedy snajper z ochrony już ją ma na muszce. Ostatni szczegół, który tak bardzo uwielbiam, to fakt, że poza samym wizerunkiem snajpera nie mamy tak naprawdę nic, co by wskazywało, czy nasza postać przeżyła, czy nie. Pewnie jest to niezamierzone, jak moje jaranie się mechaniką 106, ale ten szczegół naprawdę wiele dla mnie znaczy. Nie widzimy, jak strzelec pociąga za spust, nie słyszymy strzału. Oczywistym jest, że obiekt klasy D w takiej sytuacji nie ma najmniejszych szans na przeżycie i pewnie teraz leży gdzieś w krzakach przy ośrodku 36 z dziurą we łbie. Ale daje to jednak taki malutki, prawie podświadomy promyk nadziei, że może uciekła. Brak strzału otwiera malutkie okienko na świetlaną przyszłość i taka enigma na koniec bardzo pasuje do świata SCP. Szczerze nie mam pojęcia, jak skończyć ten film. Troszkę tutaj swoje ponarzekałem, jednak naprawdę uwielbiam tę grę. I warto było czekać. Poza tym, 11 wbił się na podium moich ulubionych game devów wszechczasów. Nie mogę się doczekać kolejnych projektów, a póki co The Endurance sprawiło mi naprawdę wielką frajdę. Jak mi minie PTSD, na pewno wrócę na powtórkę z tygodnia w fundacji.